Electronic Arts w całej swojej już ponad 40-letniej historii robiło różne głupstwa. Utrzymuje się wprawdzie w czołówce od dawna, tego im odebrać absolutnie nie można, ale nie oznacza to, że nawet ci najlepsi, czy w tym przypadku najwięksi, nie popełniają błędów. Tych, które bolały mnie szczególnie, mógłbym wymieniać, a wymieniać. O brak Titanfall 3 ich wprawdzie nie obwiniam, bo to była bardziej decyzja Respawn Entertainment, o czym opowiadam ze szczegółami w innym filmie, ale już za pogrążenie serii Command & Conquer, kompletne niewykorzystanie potencjału licencji Star Wars czy absurdalne pokierowanie serią Dead Space, no, odpowiada EA. Podobnie jak za to, że jedna z najbardziej obiecujących i jednocześnie pod względem czystego gameplayu satysfakcjonujących gier, jakie powstały, trafiła na śmietnik historii. Mowa oczywiście o Anthem, które jeszcze zanim zadebiutowało miało mocno pod górkę, a przygotowania do premiery wyglądały z zewnątrz tak, jakby ktoś w EA po prostu sabotował grę, przy której pracowało BioWare, które no, zresztą w całej tej sprawie nie jest bez winy. No a i po premierze brak Anthem 2.0, tudzież Anthem Next, które miało naprawić wszelkie przewiny twórców, to oczywiście w cudzysłowie zasługa elektroników, którzy bez ceregieli odcięli projekt od tlenu. I to o tej smutnej, wręcz tragicznej historii będzie dzisiejszy materiał. Choć samo Anthem jest tytułem względnie współczesnym, bo w momencie nagrywania tego materiału od jego premiery minęło tylko, albo aż, zależy jak na to patrzeć, 5 lat, to jego historia zaczęła się dużo, dużo wcześniej, bo jeszcze w roku 2012. Dla tych z Was, którzy go nie pamiętają, to czas, w którym BioWare wydało Mass Effect 3, które choć wzbudziło pewne kontrowersje, m.in. za sprawą zakończenia trylogii, to jednak postrzegane było jako bardzo dobra gra. Jednak po nieustannym produkowaniu na przemian albo to kolejnego Mass Effecta, albo Dragon Age, BioWare i jego szefostwo uznało, że to najwyższy czas, aby zmierzyć się dodatkowo z czymś nowym. Czymś w całkowicie świeżym świecie i stawiającym nacisk bardziej na akcję, a niekoniecznie na elementy RPG. Fundament przyszłej rozgrywki wyklarował się dość szybko. Centralny koncept, czyli wykorzystanie pancerza w stylu Iron Mana do eksploracji i walki na planecie pełnej niebezpiecznych stworzeń, był jak na tamte czasy zarówno ciekawy, jak i unikalny. I choć Anthem, wówczas jeszcze się tak nie nazywające, na samym początku cyklu developmentu było raczej survivalem niż loot shooterem, to wizja spodobała się EA na tyle, że BioWare dostało zielone światło na dalsze prace. Świat o nowym projekcie studia dowiedział się po raz pierwszy w roku 2014, choć poza ogólnymi deklaracjami w zajawkowym materiale wyemitowanym na E3 nie pojawiło się zbyt wiele, a duża część marketingowej papki o wielkich ambicjach i nowej generacji gier, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, bardzo źle się zestarzała. Niemniej pierwsze oznaki, że coś nie do końca działa tak jak powinno, pojawiły się jeszcze w tym samym roku wraz z odejściem ze studia Cassiego Hudsona, głównego producenta wykonawczego całej trylogii Mass Effect, a także centralnej postaci w tworzeniu gier takich jak Star Wars Knights of the Old Republic. Innymi słowy, człowieka, który spajał wiele najlepszych projektów BioWare w ostatnich latach, nagle w studio zabrakło. Nie dlatego, że jakkolwiek pogryzł się z EA, a dlatego, że uznał, że potrzebuje zmiany otoczenia i innych projektów. Jak nie trudno się domyślić, tego typu nagła zmiana w przywództwie nie wpłynęła zbyt dobrze na morale, a do tego dość mocno zdezorganizowała pracę. BioWare w codziennych procesach mocno się pogubiło, prace szły w bardzo ślamazarnym tempie, a sprawy nie ułatwiał fakt, iż studio jednocześnie musiało, bo tego chciało EA, pracować także nad kolejnymi odsłonami Mass Effect i Dragon Age. Dragon Age Inkwizycja, która lada chwilę miała mieć premierę, wymagało dodatkowego wsparcia na ostatniej prostej od deweloperów rozrzuconych po różnych projektach, co dodatkowo utrudniało pchnięcie Anthem do przodu. BioWare na żadnym z frontów nie notowało więc widocznego, szybkiego progresu, a dodatkowo niezwykle problematyczna okazała się praca na silniku Frostbite, który nie do końca był dostosowany do wizji gameplayu, jaką miało studio. W tym miejscu trzeba jednak rozprawić się jednym z mitów, który wokół Anthem i BioWare krążą. Bo choć problemy z wykorzystaniem Frostbite są faktem, to decyzja o wybraniu takiej, a nie innej technologii leżała po stronie BioWare. I jej, choć chciało, aby wszystkie jego gry wykorzystywały tę samą technologię, to nie w każdym przypadku odgórnie ją narzucało. Tym razem to szefostwo BioWare podjęło taką, a nie inną decyzję, choć z drugiej strony postawcie się w ich sytuacji. Należycie do wielkiej korporacji, która ma konkretne oczekiwania i nieustannie naciska na coraz niższe koszty oraz coraz większe zyski. Pokusa wybrania wewnętrznego rozwiązania, za którego licencję nie musisz płacić tak ogromnych pieniędzy, jak w przypadku zewnętrznego silnika, jest z perspektywy zarządczej spora. I BioWare teoretycznie z własnej woli, ale jednak pod pewną, niebezpośrednią presją jej uległo. Swego czasu opowiadał i wyjaśniał to Aaron Flynn w rozmowie z Kotaku. To jeden z byłych szefów
BioWare, który przy Anthem pracował. Warto mieć to na uwadze, bo choć EA popełniło mnóstwo błędów wokół tej produkcji, to jednak w kwestii silnika mają przynajmniej w teorii czyste ręce. Niemniej, choć prace przebiegały w ślimaczym tempie i bardzo chaotycznie, Anthem zwolna posuwało się do przodu. BioWare nieustannie zmieniało koncepcję i dodawało lub usuwało mechanizmy i niewiele brakowało, a gra zostałaby pozbawiona swojego największego atutu, czyli latania. To, że finalnie się ono w grze znalazło, to paradoksalnie zasługa Electronic Arts, a konkretnie Patryka Soderlunda, który w tamtym czasie nadzorował proces produkcyjny praktycznie wszystkich gier w portfolio wydawcy. Kiedy w okresie świątecznym 2016 roku zaprezentowano wewnętrznie demo, Soderlund był załamany, bo to, czym stało się przez kilka lat Anthem, kompletnie nie odpowiadało wizji zapowiadanej w roku 2014. Odgórne polecenie przywrócenia mechaniki latania oraz przygotowanie całkowicie nowego dema z myślą o nadchodzącym E3 okazały się tym organizacyjnym kopem, którego BioWare najwyraźniej mocno potrzebowało. I choć wewnętrznie stale borykało się ze zmianami kadrowymi, a do tego zespół gameplay designerów spotkała ogromna tragedia w postaci śmierci szefa działu, to Anthem zaczynało nabierać kształtów. Im jednak bliżej było do zakładanych terminów z planowanego harmonogramu prowadzącego do premiery, tym i jej zaczynało coraz mocniej wtrącać się w to, co robi studio. Zgadza się, choć przez kilka ostatnich minut wydawać by się mogło, że Electronic Arts trudno coś zarzucić, a winny klęski jest głównie bałagan w BioWare, no to za chwilę się to zmieni. Tamten czas był niejako początkiem trwającej w sumie do dziś obsesji EA w kwestii implementowania chorych monetyzacji i przerabiania wszystkiego na gry usługi. O ile biznesowo niewątpliwie się im to opłaciło, to wielokrotnie już ciągnęło różne projekty oraz studia na sam dół. Pamiętacie z pewnością dramę, jaka rozgrywała się wokół Battlefronta 2 i to, że tytuł powstawał w podobnym czasie i podobnej atmosferze co Anthem, było po premierze widać. Różnica polegała na tym, że za jednym stała droga licencja i potężna marka, a za drugą nie. Zanim jednak omówimy sobie dalszą część tej historii, tradycyjnie krótka prośba, jeżeli cały czas oglądacie ten materiał i jeszcze tego nie zrobiliście, a sam film się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę oraz suba. No i co? Wracamy do Anthem. BioWare na tym etapie już doskonale wiedziało, że zakładana na początku premiera w roku 2018 jest kompletnie nierealna i na ukończenie projektu będą potrzebować znacznie więcej czasu. Zwłaszcza, że kolejna z ich gier, Mass Effect Andromeda, właśnie trafiała na rynek po równie burzliwym procesie developmentu i mocno angażowała większość zespołu. EA, choć dopuszczało oczywiście pewne przesunięcia Anthem, nie wyraziło zgody na debiut w terminie późniejszym niż marzec 2019 roku i naciskało na BioWare, aby po pierwsze przyspieszyło z pracami, a po drugie przeprojektowało rozgrywkę w taki sposób, aby dało się grę jak najlepiej monetyzować. Być może nie wyszłoby z tego nic złego, gdyby nie to, co wydarzyło się w marcu 2017 roku ze wspomnianą Andromedą. A ta, delikatnie mówiąc, nie wyszła zbyt dobrze. Kiepski odbiór i wyniki sprzedażowe mocno poniżej oczekiwań doprowadziły do kilku drastycznych decyzji. Jej de facto zamknęło oddział BioWare, który za grę odpowiadał, a część jego pracowników przesunęła do całkowicie innego zespołu. Jakby tego było mało, serię Mass Effect postanowiono w gruncie rzeczy zawiesić i obecnie mija już 7 rok bez nowej gry pod tą marką. Tego typu ruchy ze strony wydawcy sprawiły, że pośród ludzi tworzących Anthem zaczęło się robić jeszcze bardziej nerwowo. I trudno się temu dziwić. Jeżeli twoją perspektywą jest zwolnienie, jeżeli twój produkt nie zarobi wystarczająco dużo i nie będzie spełniał oczekiwań, no to cóż, pod taką presją nie pracuje się szczególnie dobrze. To zresztą skutkowało kolejnymi odejściami ze studia, choć napiętrzające się problemy BioWare zamaskował pokaz na E3 2017, na którym demo Anthem, zmienione pod wspomnianym naciskiem Soderlunda, zostało oficjalnie zaprezentowane. I zresztą, gdy teraz się na nie patrzy, trudno się ówczesnym reakcjom dziwić. Całość prezentowała się spektakularnie, choć atmosfera po flopie Andromedy wpłynęła na postrzeganie tego, co BioWare pokazało. Ludzie zwyczajnie dostrzegli, z jak genialną wizją mają tutaj do czynienia, ale byli bardzo sceptyczni odnośnie tego, czy studio będzie w stanie realizacyjnie dowieść składane obietnice. Niemniej, projekt zapowiadał się obiecująco, nawet jeśli za kulisami pracownicy wiedzieli, że to, nad czym obecnie pracują, kompletnie tak nie wygląda i za chwilę znów będzie potężnie się zmieniać. I faktycznie się zmieniło, bo pod koniec 2017 roku do BioWare wrócił Casey Hudson. Postać na tym etapie wręcz mesjańska, ale jednocześnie jej postawiona przed bardzo trudnym zadaniem. Zaledwie kilkanaście miesięcy musiał wyprowadzić na prostą projekt, który od kilku lat nie mógł znaleźć na siebie jednolitej koncepcji. A to przez ograniczenia silnika, a to przez zmiany kadrowe, a to przez pomysły samego EA. A do listy kłopotów doszło jeszcze debiutujące w tamtym czasie Destiny od Bungie, które dość mocno wpłynęło na to, co postrzegane na rynku jest jako dobry loot shooter. Paradoksalnie wizja tego, jak Anthem ma wyglądać i działać, wyklarowała się dopiero w momencie zaprezentowania wspomnianego dema i gameplayu na
E3. Wiele z zaprezentowanych materiałów było, cóż, zmyślonych. Motyw przewodni, który przyświecał BioWare przy tworzeniu pokazu pod preferencje Soderlunda, to ma być maksymalnie ładnie i efektownie, a niekoniecznie oddając realny stan projektu. Prace nad grą de facto w tamtym czasie ruszyły niemal od zera i dopiero w chwili, w której władzę przejął Hudson, Anthem realnie zaczęło się wykluwać. Dokonano szeregu zmian w zespole, drastycznie go powiększono, poprzestawiano klocki i zakasano rękawy, ale czas gonił. Dla przypomnienia, w całej tej naszej historii jesteśmy właśnie na przełomie 2017 i 2018 roku. Gra w podstawowych założeniach miała zadebiutować za około 9 miesięcy, a termin graniczny, na który zgodziło się EA, to zaledwie 15 miesięcy. W tym czasie BioWare musiało stworzyć coś, co chociażby przypominałoby genialnie wyglądające obietnice z E3. W branży growej przy produkcjach AAA to bardzo mało czasu i studio, zdając sobie z tego sprawę, zaczęło intensywne obcinanie początkowo zakładanych elementów. Oberwało tak naprawdę wszystko, od historii po system ekwipunku. W wielu obszarach widać było, że na pewnym etapie był w tym wszystkim wielki potencjał, ale zwyczajnie to uproszczono. Fabuła samego Anthem osobiście bardzo mi się podobała i przez tych kilkanaście godzin śledzenia głównego wątku bawiłem się naprawdę dobrze, choć zauważalnych było sporo nieścisłości, a historia kończyła się bardzo znienacka i nagle. System lootu wydawał się tragicznie źle zbalansowany przez większość gry i choć po czasie nabierał kolorytu, mało kto w stanie był do niego w ogóle dotrwać, bo powtarzalna struktura wielu misji, a także endgame'u, który powinien stanowić fundament gry usługi, delikatnie mówiąc, leżał. Przy tych wszystkich cięciach w Anthem starano się także nieustannie dodawać nowe elementy, które zapewniłyby grze dodatkową monetyzację, na którą tak mocno naciskało EA. Javeliny, czyli pancerze, w których lataliśmy i walczyliśmy, będące najbardziej oczywistą drogą do mikrotransakcji, tak naprawdę swoją finalną wersję uzyskały zaledwie na kilka miesięcy przed premierą, a sposób ich prezentowania w grze, poprzez cutsceny czy kuźnie w mieście, które zachęcałyby do wydawania pieniędzy na kosmetyki, dodano dosłownie na ostatniej prostej. Choć wiadomo było to już wcześniej, nie było szans, aby zdążyć z realizacją wszystkich podstawowych konceptów na premierę w 2018 roku i Anthem oficjalnie przesunięto na luty 2019. Te kilka dodatkowych miesięcy niewątpliwie grze pomogło, bo gdyby nie one, tytuł miałby realnie jeszcze mniej zawartości, choć BioWare i tak stawało na głowie, aby zapchać sztucznie swoje dzieło, bo wartościowych aktywności endgame'owych mieli jak na lekarstwo. Gdyby EA dał im więcej czasu, być może pod nowym przywództwem i z nieco jaśniejszą wizją tego, czym Anthem ma być, studio dowiozłoby coś, co przypominało oryginalną wizję, ale tego czasu niestety nie było, bo w marcu 2019 roku kończył się rok fiskalny, w którym firmy wykazują to, jak radziły sobie w minionym okresie. EA nie mogło pozwolić sobie na to, aby tytuł, w który zainwestowano tyle czasu i środków, nie został ujęty w rozliczeniu i BioWare po prostu musiało go wydać, bez względu na to, w jakim stanie był. Na chwilę przed premierą wszyscy w studio wiedzieli, że nie jest idealnie, no ale cóż, całość i tak musiała ujrzeć światło dzienne, a szefostwo BioWare swoje szanse dostrzegało paradoksalnie w modelu gry usługi. Stworzyli bowiem fundament dobrej gry, której brakowało szlifów i zawartości. Dzięki aktualizacjom i kolejnym miesiącom na rozwój działającej już produkcji, Anthem mogło więc wyjść w końcu na prostą. Tego, jak wyglądała premiera, jednak nikt nie przewidział. Choć osobiście uważam, że wiele z bardzo niskich ocen było mocno rozdmuchanych, a reakcje graczy na pewne braki i niedociągnięcia po prostu przesadzone, to nie da się ukryć, że choć pod kątem rozgrywki Anthem było genialne, tak dwie rzeczy, które decydują o być albo nie być współczesnych gier usług, położono dość mocno. Pierwszą z nich były kwestie techniczne. Gra bardzo często się sypała, wymagała restartowania lub po prostu się wyłączała z powodu problemów z serwerami. Ekrany ładowania ciągnące się w nieskończoność również nie pomagały. Po drugie, tak jak wspominałem, o ile pierwsze kilkanaście, może nawet i 30 godzin w Anthem było naprawdę niezłe, tak pod kątem prawdziwego endgame'u BioWare ewidentnie nie dowiozło. I tak w grze spędziłem blisko 80 godzin, ale to zasługa modelu latania i strzelania, które do dziś są dla mnie szalenie atrakcyjne i były w stanie przysłonić mi inne niedoróbki. Nie wszyscy byli równie wyrozumiali i cierpliwi, co w efekcie dało Anthem fatalne noty na Metacriticu i wywołało lawinę krytyki pod adresem produkcji. A wiecie, jak to w branży growej działa. Ludzie lubią, gdy coś nie wychodzi i się sypie. I w efekcie fala hejtu pod kątem BioWare, nawet jeśli miała pewne podstawy, to przybrała monstrualne wręcz rozmiary, kompletnie nieproporcjonalne względem tego, co realnie otrzymaliśmy. Ale na Damage Control było już tak naprawdę za późno i podobnie jak parę lat wcześniej Mass Effect Andromeda, tak teraz Anthem stało się obiektem drwin i żartów. I nawet jeśli były one niekiedy wyrwane z kontekstu, to mleko się już rozlało i sposobu postrzegania tytułu przez ogół, nawet jeśli większość w niego nie grała, nie dało się już zmienić. Konsensus był oczywisty. Anthem wyszło słabo.
Na domiar złego mechanizmy monetyzacyjne kompletnie nie zarabiały, co w oczach EA było sygnałem mocno ostrzegawczym. Gra w pierwszych miesiącach zarobiła na siebie łącznie około 100 milionów dolarów, z czego z mikrotransakcji było to zaledwie 3,5 miliona. Śmiesznie mało jak na grę, która teoretycznie powinna zarabiać głównie w modelu sprzedaży elementów kosmetycznych. Liczba kopii, które trafiły do klientów, również nie osiągnęły zakładanego pułapu. Według estymacji EA Anthem powinno trafić w ciągu kilku pierwszych tygodni do około 6 milionów osób, a realnie wylądowało u zaledwie 2 milionów graczy. Choć obecnie gra ma około 5 milionów sprzedanych egzemplarzy, to lwia część to zasługa promocji, w których tytuł dało się dostać za kilkanaście, a niekiedy wręcz kilka złotych. BioWare, choć Anthem zaliczyło kiepską premierę, na tym etapie jeszcze nie panikowało. Szefostwo zdawało się szczerze wierzyć w to, że wyprowadzą tytuł na prostą w najbliższych miesiącach i do prac nad poprawkami, aktualizacjami i kolejnymi usprawnieniami ruszono niemal od razu. Część z nich, w tym te dotyczące zmiany w systemie lootu, udało się wdrożyć bardzo szybko i choć nie były idealne, był to krok w dobrą stronę. Pod kątem technicznym gra także zaczęła się wreszcie kleić, zaczęto dodawać do niej także nowe modyfikatory misji oraz wyzwania i wydawało się, że zmierza to wszystko w niezłym kierunku. Wszyscy zdawali sobie jednak sprawę z tego, że grze potrzebne będzie już całkowicie nowe otwarcie, które roboczo przyjęło nazwę Anthem Next, bądź też Anthem 2.0. Nie wszyscy wierzyli w to, że plan wielkiego rebootu ma szansę się powieść, ale BioWare i tak tego zadania się podjęło, być może ze względów ambicjonalnych, a może po prostu była to walka o życie, bo wszyscy w studio zdawali sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji niezadowolenia EA. Mimo słabego startu uznano więc, że nie wszystko jest jeszcze stracone. Ale wtedy, gdy na horyzoncie zaczęły pojawiać się pierwsze promyki nadziei na to, że odnowiony Anthem wreszcie będzie tym, czym mogłoby być od samego początku, sytuacja w świecie growym i nie tylko zresztą zaczęła się mocno komplikować. Otóż na początku roku 2020, w czasie w którym prace nad nowym Anthem zaczęły nabierać coraz większego kolorytu, nadeszła pamiętna pandemia, która wywróciła do góry nogami organizację pracy. To, co miało iść sprawnie, zaczęło się komplikować. BioWare po flopie Andromedy oraz Anthem nie miało przesadnie dużego kredytu zaufania ze strony EA i w chwili, w której zaczęły pojawiać się problemy organizacyjne, zaczęto wewnętrznie zastanawiać się nad tym, czy to projekt, który w ogóle jest wart kontynuacji. Zwłaszcza, że w tamtym czasie trwały już prace nad czymś, co finalnie stało się Dragon Age The Veilguard. I wydawca chętnie widziałby najbardziej utalentowanych deweloperów przy projekcie, który ma większą szansę na przyniesienie dużych dochodów. Co ciekawe, część kodu Anthem przy pracach nad nowym Dragon Age została zresztą wykorzystana. Decyzja, którą finalnie podjęto w lutym 2021 roku, dojrzewała więc w EA przez jakiś czas, ale gdy finalnie ją podjęto, nie wahano się ani przez chwilę. Zapowiedź tego, co za chwilę Anthem Next miało czekać, zobaczyliśmy zresztą w grudniu 2020 roku, kiedy to po raz drugi już ze studia odszedł Casey Hudson. Wraz z nim z firmą pożegnał się również Mark Dara, game director Anthem, pracujący później nad kontynuacją wspomnianego Dragon Age. Bezceremonialnie wyciągnięto wtyczkę z projektu i choć w oficjalnym komunikacie BioWare twierdzi, że to była ich indywidualna decyzja podyktowana chęcią skupienia się na innych grach, to nie trzeba znajomości fizyki kwantowej, aby wiedzieć, że elektronicy maczali w tym wszystkim palce. Potwierdzają to zresztą doniesienia Jasona Schreiera z tamtego okresu. Dwa tygodnie przed feralnym ogłoszeniem szefostwo Electronic Arts miało przeprowadzić kontrolę w BioWare i sprawdzić postępy Anthem Next. No i dziwnym trafem chwilę później projekt skasowano. Na tym etapie pracowało przy nim 30 osób, ale aby zrealizować w całości wizję BioWare, według studia przy odnowionej wersji potrzebne było przynajmniej 90 osób, a na to jej najwyraźniej środków przeznaczyć nie chciało, woląc ulokować je w innych tytułach. Anthem oczywiście nadal więc żyje i można w nie spokojnie pograć w 2024 roku i bez większych problemów znaleźć kogoś na serwerach, ale jego odnowioną i ulepszoną wersję zabito. Co oczywiście postrzegam jako jedną z największych tragedii game devu ostatnich lat, bo pod względem mechaniki rozgrywki to była po prostu najbardziej satysfakcjonująca produkcja, w jaką miałem okazję na przestrzeni ostatniej dekady grać. A grałem sporo, recenzując dla różnych serwisów łącznie kilkaset gier, a jeszcze więcej odpalając czysto dla własnej przyjemności. Tym bardziej szkoda, że po pierwsze tak świetnego fundamentu nie udało się na premierę odpowiednio obudować, a po drugie, że deweloperom nie pozwolono swoich oczywistych przewin naprawić. Choć w obu przypadkach wina nie leży jedynie po stronie EA, to mimo wszystko roli wydawcy i narzuconych przez niego terminów, konceptów oraz wizji nie da się całkowicie zignorować. A kombinacja tego wszystkiego dała efekt taki, jaki dała. Gra padła ofiarą korporacyjnych harmonogramów, braku kompetencji, złej organizacji i jeszcze kilku innych, niekiedy losowych czynników. Bo jak zresztą nie pierwszy raz się w historii okazało, ambicje i dobre pomysły to po prostu za mało, aby odnieść sukces.
Tutaj kropka. Anthem nie było grą idealną, BioWare popełniło przy nim wiele błędów, ale ostatnie lata pokazały, że niektórym produkcjom warto dać drugą szansę i jeśli mają solidne fundamenty, może z nich wyjść coś naprawdę niesamowitego. No, patrz, No Man's Sky, ba, nawet wspomniany wcześniej Battlefront 2, mimo tragicznego stanu na premierę, koniec końców skończył jako naprawdę dobra, gwiezdnowojenna strzelanka. Ale na naprawę błędów zawsze potrzeba czasu, a tego Anthem od EA niestety nie dostało. Niestety, bo gdyby podjęto inne decyzje, to przy tak fantastycznym gameplayowym korze moglibyśmy dostać jeden z najlepszych loot shooterów dekady. No, ale to w sumie czyste gdybanie. Dajcie znać w komentarzach, jak sami Anthem w ogóle wspominacie, czy żałujecie, że tytuł tak brutalnie ubito i czy gdyby jakimś cudem kiedyś powstać miało Anthem 2, czy bylibyście skłonni w nie zagrać. Nie zapomnijcie także o subie oraz łapce w górę, jeżeli materiał się Wam podobał. I w tym miejscu się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!